Witajcie w newsach spółki Ekstra. Tak, tak, nie mylicie się. To takie ekstra wydanie. W takiej odsłonie będziemy pojawiali się od czasu do czasu, tylko wtedy, kiedy jakiś temat zasłuży na specjalne potraktowanie. Tak jest właśnie tym razem. Nie bez przyczyny nadajemy dla Was z naszej filii w Czablach. Prawda? To właśnie tu odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już w styczniu. Nadajemy dla Was z Czapel, z jednej z naszych sześciu filii. Ta położona jest bardzo malowniczo, wśród jezior i lasów. Kiedyś mieściła się w takiej małej, sympatycznej budce, ale teraz znalazła swoje miejsce w świeżym, pachnącym jeszcze, dopiero co oddanym budynku, w towarzystwie świetlicy wiejskiej. Zapraszam Was do środka. Zobaczcie, jakie przestrzenne, ładne wnętrze. Stoliki dla czytelników, komputerki, mnóstwo dzieci, mnóstwo książek. Całością dowodzi przesympatyczna pani Ela Łucka. To tutaj właśnie odbędzie się tegoroczna edycja bibliotecznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oddaję głos Maci. Jak już Michał wspominał, to właśnie tutaj w Czaplach odbędzie się kolejny finał Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizowany przez naszą bibliotekę. 11 stycznia 2015 roku serdecznie Państwa tutaj zapraszamy. Co w programie? W programie będzie quiz, w programie będą aukcje. Szczególnie zapraszam Państwa na aukcję Pasja Bibliotekarzy. Myślę, że i jakieś smakowitości i różne dziwne rzeczy się pojawią na tejże aukcji. Będzie występ zespołu, będzie kabaret. Jeśli pogoda pozwoli, spotkamy się tutaj na wspólnym ognisku lub będziemy lepić bałwana. Na pewno będzie atrakcji co niemiara. Także, Szanowni Państwo, przybywajcie 11 stycznia 2015 roku do Czapel koło Świecia. Godzina 15. Startujemy quizem, zakończymy wspólnym ogniskiem. Szczególna prośba do Państwa, jeżeli ognisko się odbędzie, a miejmy taką nadzieję, to prosimy o zabranie ze sobą prowiantu, kiełbasek, pianek, chlebka, na co tylko macie ochotę. Także serdecznie Państwa zapraszam, a więcej szczegółów znajdziecie na naszym Facebooku i na naszej stronie internetowej www.bibliotekaswiecie.pl. No co, kochani, to by było tyle z tych naszych Czapel. Widzimy się koniecznie 11 stycznia. Grajmy razem dla chorych dzieciaków. Gramy nie po raz pierwszy. Pamiętajcie, będziemy grać dla dzieciaków i dla osób starszych. Czekamy na Was tutaj w Czaplach. Trzymajcie się, pa! Cześć!